Na mogile w Turach trwa ekshumacja ofiar mordu dokonanego przez Niemców w lutym 1940 roku. O celu ekshumacji opowie Artur Orłowski, prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. Od 15 kwietnia na mogile w Turach trwa ekshumacja. Co jest celem tej ekshumacji? Celem jest wydobycie, ustalenie tożsamości osób, które zostały pomordowane przez Niemców w lutym 1940 roku. Obecne prace były poprzedzone pracami sondażowymi w roku 22 sierpniu. Tamte prace potwierdziły, że pod cokołem mogiły w Turach znajdują się zwłoki ludzkie. Obecnie prowadzimy prace, które mają doprowadzić ostatecznie do badań antropologicznych, genetycznych, potencjalnie ustalenia tożsamości, ewentualnie znalezienia artefaktów, które leżą razem ze zwłokami i ustalenia tożsamości tych osób. To przede wszystkim jest celem. A można wstępnie powiedzieć już, jaka jest liczba ofiar w tej mogile? Wedle informacji, które się znajdują w aktach, liczba oscyluje między 30 a 35 osobami, natomiast póki co prace nasze są na wstępnym etapie. Ujawniono dopiero kilka szkieletów, trochę szczątków kostnych. Nie jesteśmy w stanie na tej podstawie ustalić, ile tam jest w istocie osób. W gminie Krzymów mieszka rodzina Wladorudzu, której członkowie uważają, że być może są potomkami jednej z ofiar spoczywających tutaj w Turach, w tej mogile. Czy takich osób, takich rodzin jest więcej? Jeszcze dotarliśmy do jednej rodziny. Zostanie też od jej członka pobrany materiał genetyczny. Następnie po ustaleniu profilu genetycznego tych szczątków tutaj ustalonych będziemy próbowali porównać te zapisy genetyczne. Być może uda się ustalić, że leży tutaj właśnie osoba z ich rodziny, ich przodek. Czyli będą porównania DNA. Tak jest, tak jest. Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, czy te badania, ta ekshumacja może doprowadzić do tego, że dowiemy się czegoś więcej na temat tego zdarzenia bądź jakichś innych związanych z tym mordem? Szczerze na to liczę. Szczerze powiedziawszy, moim oczekiwaniem jest to, że ustalimy, skąd pochodzili ludzie, którzy tutaj zostali rozstrzelani, bo obecnie na podstawie materiału dowodowego możemy jedynie stwierdzić, że przywiezieni zostali od strony Konina. I towarzyszy temu pewna pogłoska, że byli to więźniowie więzienia w Koninie. Być może osoby, które zostały przez Niemców w charakterze zakładników zatrzymane pod koniec 1939 roku i następnie tutaj rozstrzelane. Natomiast jednoznacznych informacji nie mamy. Być może na podstawie materiału, który tutaj znajdziemy, uda się cokolwiek potwierdzić i określić pewną ostateczną wersję. Kto prowadzi ekshumację i jak długo te prace potrwają? Prace są zaplanowane do piątku. Prawdopodobnie zdążymy uporać się z całością tych prac do 19 kwietnia. A pracę prowadzi ekipa fachowców z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz oddział IPN Poznań. Po wykonaniu wszystkich czynności, po zakończeniu ekshumacji, te szczątki wrócą tutaj? Tak, te szczątki wrócą na miejsce. Taki jest charakter mogił wojennych. Zostaną tutaj pochowane i staramy się doprowadzić do tego, żeby towarzyszył temu pewien ceremonialny pochówek, który być może Wydział Upamiętniania IPN w Poznaniu będzie w stanie zorganizować. A kiedy to by się mogło stać? Po przeprowadzeniu badań genetycznych. To sądzę, że dopiero pod koniec 24 albo na początku 25 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.